22 czerwca wspominamy świętego Jana Fischera, biskupa i męczennika. Jan Fischer urodził się w 1469 roku w Beverly, w hrabstwie York. Po ukończeniu studiów teologiczno-filozoficznych w Cambridge przyjął święcenia kapłańskie. W Oksfordzie skończył studia prawnicze. Tu poznał Małgorzatę Beaufort, matkę króla Henryka VII, i został jej spowiednikiem i kierownikiem duchowym. W roku 1503 objął ufundowaną przez nią katedrę teologii na Uniwersytecie w Cambridge i od roku 1504 do końca życia był kanclerzem tej uczelni. Jako biskup Rochester odznaczał się duchem pokuty oraz gorliwości w obronie wiary katolickiej. Prowadził życie w ubóstwie, był uczniem Erasma z Rotterdamu. Napisał dzieła przeciwko ówczesnym błędom teologicznym, rozpowszechnianym przez Lutra i jego zwolenników. Stosunki Jana Fischera z królem Henrykiem VIII były początkowo dobre. Ich gwałtowne pogorszenie nastąpiło w 1529 roku, kiedy biskup wystąpił w obronie ważności małżeństwa króla z Katarzyną Aragońską. Został uwięziony przez króla w roku 1534, gdy odmówił uznania zwierzchnictwa Henryka VIII nad kościołem w Anglii. Aktywnie przeciwstawiał się małżeństwu króla z Anną Boleyn. Nie złożył wymaganej przez króla przysięgi wierności. W więzieniu został mianowany kardynałem przez papieża Pawła III. Ścięty został z rozkazu królewskiego i w obecności samego króla w dniu 22 czerwca 1535 roku. Beatyfikował go w roku 1886 Leon XIII, a kanonizował Pius XI w roku 1935, w 400 lat po jego męczeńskiej śmierci. Jest patronem prawników. W liturgii jest wspominany wspólnie ze świętym Tomaszem More. Módlmy się. Wszechmogący Boże, świadectwo męczenników jest najdoskonalszym wyrazem prawdziwej wiary. Spraw, abyśmy za wstawiennictwem świętych Jana i Tomasza całym życiem potwierdzali wiarę, którą wyznajemy ustami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.